dystrykcjelleria środkowej części Portugalii. Panie, czy inna jego cechy czy znajomości, prawda? Tak, ziemia w Polsce. Umiejętność człowieka, w Warszawie, żeby majtkami handlować, no trzeba umieć, no trzeba kręcić, trzeba, no wiecie państwo, jak i w polityce też, nie ma uczciwości. Polityka jest kręta, wszelkie sojusze są nic, nie ma się tam właściwie mądry, szukatu i czasem można znaleźć 100 tysięcy dolarów. Tak, najlepiej nigdzie nie mieszkać, na Marszałkowskiej spać i teraz na Kaczego. To zabierali ludziom mieszkania, to ludzie kręcą, kombinują. Wszędzie tu w Warszawie się kręci. Teraz nawet jak ktoś coś wyrzuca, odpadki. To w tych odpadkach i 5-10 złotych znajdziesz. No różne cuda i pierścionki, obrączki do wody i szczękę sztuczną. A jeszcze w parku jak pobiją, to już szczęka leżała też i dowód leżał. Napadają tu w Warszawie. Każdy sobie jakoś tam radzi, jak może. Każdy orze, jak może. I tutaj jest ta największa wiocha na świecie. Na pewno państwo tu słyszą te głosy takie. Ja przeglądam nagrania z Cerkwi w Anglo-Ameryce, Białystok. Cerkiew prawosławna z Anglo-Ameryki, Białystok. Tutaj błogosławi Warszawę, żeby Warszawa nie była aż tak grzeszna bardzo, żeby tutaj zła nie było. No ale to są dobre, pobożne życzenia prawosławnych. Na którym pani jest przewodniczącą Rady Mieszkańców. No to mamy tam bardzo właśnie dużo takich efektów. Począwszy od pierwszego komitetu założenia telefonów czy chodnika pierwszego, aż tutaj, że powstała nowa szkoła numer 7, którą żeśmy bardzo walczyli. Czy budżet obywatelski, gdzie zrealizowaliśmy 7 zadań inwestycyjnych na kwotę o ponad 7 milionów złotych. Tylko że u nas jest ta społeczność dobrze zorganizowana, mamy dobre relacje jako Rada Osiedla z proboszczem i ze spółdzielnią. I dlatego, że działamy wspólnie to mamy takie efekty. I ja na przykład mam wielką satysfakcję, że mogę pracować na takim osiedlu, tam się realizuje i znamy się. Znamy się, nie jesteśmy tam anonimowi i dlatego mamy wtedy te efekty takie, tak jak pani mówi teraz, na przykład budowaliśmy takie piękne rondo, które też będziemy chcieli nadać imię, jeżeli dyskutujemy wspólnie, będzie otwarcie. A rzeczywiście jest tak, że wszyscy się włączają, że na zebrania mieszkańców stawiają się tłumnie mieszkańcy. Czy to jest raczej tak grupa inicjatywna, ale zebrania takie, jak są zebrania, no to przychodzi tak 70 osób, tak żeby wybrać Rada Osiedla, ale robili drogokontoplową informacją właśnie internetową, ogłoszeniami na klatce, ogłoszeniami też parafialnymi i wtedy mamy takie efekty. Tutaj ten sąsiad już jakby nie spełnia tej funkcji, prawda? Ale zadaniowo to znaczy, że można na przykład domagać się w spółdzielni remontu ściany, piwnicy, no bo nie, znaczy właśnie zadaniowo jest, jeżeli jest jakaś potrzeba i nie mogą sobie mieszkańcy poradzić i wtedy się organizują i wtedy zadaniowo to wychodzi. Ale jeżeli wszystko jest dobrze, no to wtedy nie ma potrzeby się spotykać, rozmawiać i każdy sobie rzepkę zrobi. Może wynika to też trochę z tego, że obecnie tak naprawdę jesteśmy członkami różnych społeczności jednocześnie. Mamy społeczność miejsca zamieszkania, miejsca pracy, mamy właśnie różnego rodzaju społeczności wynikające z kręgów naszych zainteresowań, zaś dawniej tak naprawdę byliśmy członkami często jednej społeczności. Pracując, mieszkając, tak jak na przykład mieszkańcy wiosek dzisiaj często wyjeżdżają do pracy gdzie indziej, przyjeżdżają do miejsca swojego zamieszkania, zaś dawniej najczęściej pracowali w obrębie jednej miejscowości, tutaj w niej się spotykali, w niej wspólnie spędzali czas wolny, czas świąteczny i czas pracy. I nie było tej takiej, powiedziałbym, różnorodności, która jest dzisiaj, która z drugiej strony wydaje mi się dużym plusem, ponieważ jest wpływa stymulująca na rozwój danej społeczności. Jego wolność jest nieograniczona, jest bardzo duża, prawda? Czyli wolność tam pod swoim... Tak, myślę, że to też. I też bym znowu nawiązał do tej kultury obywatelskiej, prawda? Jak rozumiemy przestrzeń publiczną. Oczywiście to jest przestrzeń publiczna w sensie tego, tej przestrzeni, którą zarządza miasto czy państwo, ale po prostu ta sfera poza naszym mieszkaniem czy domem, prawda? Gdzie też żyją ludzie ze swoimi potrzebami, ze swoimi jakimiś emocjami, ze swoją wrażliwością i tak dalej, prawda? Na ile my potrafimy to zrozumieć, że żyjemy w grupie,
techniki i musimy się sami ograniczać. Nowość, uwaga, no i to też wydaje się, że rzeczywiście nie każdy ma taką świadomość. Ale co zrobić, kiedy ktoś tak nam uprzykrza życie? No, mam takie doświadczenie, że jeżeli jest jakaś głośniejsza impreza, to w moim bloku jest taki zwyczaj, że wcześniej przed tą imprezą gospodarz domu idzie po klatce i uprzedza, że będzie impreza. I wtedy zapewniam Państwa, że nikt nie zwraca uwagi. I to się niesamowicie sprawdza. Każdy jest zrozumiały, że w tym dniu będzie taka impreza. Do tej godziny. Nawet nie było mówione do godziny, bo jak 18 to jest zaufanie, jakieś takie wolność nieograniczona. Chyba, że impreza soleniza. No to wtedy to trwa krócej. I nie robimy sobie żadnych uwag. A jeżeli coś jest takiego, że uprzykrza, czy jest jakieś zwierzę, które nam szkodzi, czy brudzi, no to delikatnie rozmawiamy i to przynosi jakieś takie efekty, że później wszyscy są zadowoleni i dalej się do siebie uśmiechamy. Ale przyznam, jak wcześniej mieszkałam w bloku, zanim sprowadziłam się tutaj na ulicę Strzyżowską, to miałam taką sąsiadkę, że jeżeli tylko troszkę muzyka była taka głośniejsza, ale nie głośna, to od razu było pukanie w kaloryfer. I nie można było tej sąsiadki wychować. No i sprzedałam to później, można było namówić na to, że to jest słuchanie na przykład. Między innymi powód, że trzeba było chodzić na paluszkach. Właśnie sprzedałam to mieszkanie. Kupiła to starsza osoba, która już nie słuchała muzyki, nie chodziła w butach. Dzieci nie miała i już komputer. Trudne, trudne sprawy ułożyć dobre relacje z sąsiadami. Nie, no na pewno, bo wiadomo, że ludzie są w różnym stopniu nadpobudliwi, jedni są bardziej, inni mniej, jedni są bardziej tolerancyjni, prawda, inni z kolei mają takie tendencje, żeby no bardziej swoje istnienie zaznaczyć czy obecność, prawda. Jeżeli już nie wystarczy jazda samochodem z otwartymi szybami, tak? Tak, no są głośna muzyka. Są właśnie ludzie, którzy no potrafią tak bezpretensjonalnie zwrócić komuś uwagę, często z błahego powodu. Natomiast ja bym znowu wrócił do takiej fundamentalnej kwestii właśnie tego rozumienia obywatelskości i życia w grupie, prawda? Kwestii wrażliwości, kwestii tej świadomości, że tak jak dokucza coś mi, to analogicznie dokucza drugiemu, prawda? Empatia. Tak, właśnie kwestia empatii też. Zwłaszcza, że Polacy uchodzącą za bardzo mało uśmiechnięte społeczeństwo. Za mało się uśmiechamy. Do siebie przede wszystkim. Rozumiem, przodujemy w jakiejś statystyce. No dobrze, ale kończymy optymistycznie, a właściwie takim apelem o pewien optymizm, o uśmiech przede wszystkim w tych relacjach sąsiedzkich. No i od uśmiechu może się wszystko, co dobre, zacząć. Autopromocja. Rządy pieniądza od poniedziałku do piątku po 9:00 poranna dawka informacji i komentarzy gospodarczych. Wszystko, czego potrzebujecie na dobry start. Zapraszam, Tomasz Wróblewski. Autopromocja. To Polskie Radio 24. Zbliża się północ. Czas na informacje dnia. Ośrodek wypoczynkowy w pobliżu stolicy Mali Bamako zginęły co najmniej 2 osoby, poinformował malijski minister do spraw bezpieczeństwa. Siły specjalne uwolniły z ośrodka 32 zakładników. Nie wiadomo, czy napastnicy przetrzymują więcej osób. Jak podają miejscowe media, z ośrodka w miejscowości Tugurakoro korzystają głównie obcokrajowcy z krajów zachodnich. Malijski rząd przypuszcza, że za atakiem stoją dżihadyści. Według świadków podczas ataku słychać było strzały, a w pobliżu widać było ten spłonął co najmniej jeden bungalow. Malijskie siły specjalne przy wsparciu francuskiego wojska odgrodziły teren i rozpoczęły operacje przeciw napastnikom. W drugiej turze wyborów parlamentarnych większość absolutną w Zgromadzeniu Narodowym zdobyła partia prezydenta Manuela Macrona, Republika Naprzód. Z pierwszych nieoficjalnych rezultatów wynika, że będzie miała 355 z 577 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Z wyniku cieszy się francuski premier Edouard Philippe. Głosując, Francuzi w zdecydowanej większości opowiedzieli się za nadzieją, a nie za złością, za optymizmem, a nie za pesymizmem. Chciałbym podziękować wszystkim, także tym, którzy brali udział w organizacji wyborów, jak i w zapewnieniu im bezpieczeństwa. Gratuluję też wszystkim nowym deputowanym. Je félicite tous les élus.
prezydent Emmanuel Macron, co podkreślają komentatorzy, musiał sobie zapewnić większość absolutną, by móc wprowadzić we Francji niezbędne reformy. W pożarach lasów w środkowej części Portugalii zginęły co najmniej 62 osoby. Władze kraju ogłosiły trzydniową żałobę narodową. Ogień pojawił się w sobotę późnym wieczorem w górzystym terenie oddalonym o 200 km od stolicy kraju Lizbony. Większość ofiar to osoby, które zginęły w samochodach, gdy próbowały uciec z płonących terenów. Wśród zabitych są dzieci. Na miejsce przybył premier Portugalii António Costa. W rozmowie z dziennikarzami zapewnił, że strażacy używają wszystkich dostępnych środków w walce z ogniem. Zwrócił się też bezpośrednio do poszkodowanych przez żywioł. Przekazuję wyrazy współczucia wszystkim, którzy zostali dotknięci przez tę katastrofę, szczególnie tym, którzy stracili najbliższych. Rozmiaru tej ludzkiej tragedii nie da się z niczym porównać. Wiadomo już, że to największe pożary w historii Portugalii. Przypuszcza się, że pierwszy z całej serii został spowodowany przez uderzenie pioruna. W Portugalii w ostatnich dniach panowały 40-stopniowe upały. Od wielu dni nie padał deszcz i ziemia była wysuszona. Siły międzynarodowej koalicji pod wodzą USA zestrzeliły syryjski samolot wojskowy w prowincji Raqqa na północy Syrii. Do incydentu doszło w niedzielę wieczorem. Trafiona maszyna roztrzaskała się o ziemię. Los pilota nie jest znany. Syryjska armia ostrzegła, że będzie miało to niebezpieczne reperkusje dla walki z międzynarodowym terroryzmem. Twierdzi, że zestrzelony samolot wykonywał misję bojową przeciwko dżihadystom z Państwa Islamskiego. Tymczasem strona koalicyjna utrzymuje jednak, że maszyna atakowała pozycje syryjskich sił demokratycznych. Przenosimy się do kraju. Niespokojnie było wieczorem pod Wawelem w Krakowie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał złożyć kwiaty na grobie brata i jego małżonki z okazji urodzin Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Na Wawel przybyli też m.in. członkowie rządu wraz z premier Beatą Szydło, marszałek Senatu i wicemarszałkowie Sejmu, wojewoda Małopolski i kilkunastu parlamentarzystów PiS. Trasa przejazdu na Wawel została odgrodzona barierkami przez policję. Na przebywających na wzgórze wawelskie polityków PiS już od południa oczekiwali zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy. Kilkuset demonstrujących przekrzykiwało się za pomocą sprzętu nagłaśniającego. Po złożeniu kwiatów i mszy politycy PiS po godzinie 21.30 opuścili wzgórze wawelskie. Żegnały ich okrzyki: będziesz siedział. Polscy siatkarze przegrali w Łodzi z Amerykanami 1-3 w ostatnim meczu rozgrywanym w naszym kraju turnieju Ligi Światowej. Piąta porażka biało-czerwonych sprawiła, że stracili oni szansę na awans do Final Six. W trzech turniejach Ligi Światowej podopieczni Ferdinando de Giorgiego odnieśli 4 zwycięstwa i ponieśli 5 porażek. Polacy zajęli 8 miejsce w tabeli rozgrywek. Mogą jeszcze spaść na 9 pozycję, jeśli Bułgarzy wygrają z Argentyńczykami. Czas na prognozy pogody. W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura na przeważającym obszarze od 11 do 14 stopni. Cieplej na zachodzie i wybrzeżu od 14 do 16. Chłodniej w regionach podgórskich od 8 do 10. Wiatr słaby, jedynie na wybrzeżu wschodnim umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy, dziś poniedziałek, 19 czerwca, 170 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4.14, zajdzie o 21, a dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Bonifacy, Juliana, Michalina, Romuald. Teraz w Polskim Radiu 24 audycja Kościół nasz powszedni. Zaprasza Przemysław Goławski. W tym roku świętujemy 700-lecie uroczystości Najświętszego Ciała i Najświętszej Krwi Chrystusa. Święto Bożego Ciała. Powołano je w 1317 roku, ale jego historia jest troszkę bardziej skomplikowana. Mam okazję rozmawiać o tym z księdzem doktorem Pawłem Cieślikiem, doktorem liturgii i wykładowcą seminarium diecezji warszawsko-praskiej. To wyjątkowe święto w Kościele, które podkreśla znaczenie i rolę Eucharystii. Tak, zgadza się. To święto jest specjalnie w tym roku liturgicznym właśnie po to, żeby zaakcentować prawdę wiary związaną z obecnością Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Święto ma bardzo ciekawą genezę. Jest ono związane przede wszystkim z prywatnymi objawieniami, które miała belgijska zakonnica święta Julianna z Mont Cornillo. Objawienia miały miejsce w XIII wieku. Julianna znajdowała się w klasztorze sióstr augustianek i już jako 16-letnia dziewczyna miała wizję i w czasie tej wizji zobaczyła księżyc, a na tym księżycu dostrzegła plamę.
Wizja kilkakrotnie się powtórzyła i po pewnym czasie Chrystus wyjaśnił i wytłumaczył, że księżyc jest symbolem roku liturgicznego, a tą plamą, którą Julianna widziała, był brak odrębnego święta związanego z uczczeniem tajemnicy Eucharystii. To święto zostało powołane w 1317 roku, ale na początku jako święto ciała Chrystusa. Święto krwi Chrystusa to rok 1849 i dopiero później te święta były połączone. Tak, zgadza się, świadczy to o pewnym rozwoju myśli teologicznej i o tym, że święto ma też pewien czas związany z ewolucją i z tym, jak Kościół postrzegał tą eucharystyczną tajemnicę. Warto zresztą nadmienić, że pierwotnie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż by całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Następnie zrodziła się próba. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. No, w średniowieczu to dosłownie myśleli. A niektórzy to Biblię. Żeby całe poezję wielką Biblię oskarżają, że Biblia takie powiedziano rzeczy. To wszystko jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da listro zgodowy. Paraboli, hiperboli, każdy, kto oddala swoją żonę, barwny figur, naraża ją na cudzą występujących tam, a gdyby oddaloną wziął za żonę, barwne figury stylistyczne występujące. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. Dynio, to by powiedział, że Jezus kłamie, Jezus nie kłamie. Ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest? Od złego pochodzi. Słyszeliście, że powiedziano święty Tomasz, oko za oko i ząb za ząb. Dawno już po tych świętych. A ja wam powiadam, już jak umarli apostołowie, to apostoł Paweł powiedział, że między was wejdą wilki, nie oszczędzając trzody. Także Hieronim i święty Tomasz i inni ojcowie Kościoła, to są już ojcowie Kościoła przerobionego. To wszystko jest przerobione. IV wiek, jak jest Kosoboże w Nicei, co było w 1925 roku, to wszystko są przeróbki. To wszystko jest nieprawdziwe, bo jest wzięte z pogaństwa. Wszystko przemieszane. Salkesony pogaństwa. Przecież historycy dokładnie o tym wiedzą. Religioznawcy o tym wiedzą. Ale do przodu, gdy wyrywa głupie serce, to ludzie tak gadają w kółko i wierzą w coś, o tym sami wiedzą, że to jest nielogiczne nawet. To odnośnie tej trójcy, jeden dodać jeden, to się równa trzy, a nie jeden, bo u nich to właśnie, że jeden. Mnóstwo praktyk i zwyczajów, które się, że oczywiście Bogu nie podobają, się przestrzega. Do przodu wyrywa głupie serce. Czy będziemy mieli na temat wąskiej drogi, że wąska jest droga, która prowadzi do życia wiecznego i że wielu jest, niewielu tą wąską drogą, gdy idzie, prawda? Że niewielu jest tak, którzy tę wąską drogę znajdują. A tutaj krzyczeli w Radiu Maryja, że lewacy, to i tak jest ich mniejszość. Nie, to jest nieewangeliczne myślenie. Mniejszość zawsze była właśnie, że mniejszość. Jezusowa, Chrystusowa, apostolska. Nie mieszać z lewakami, tak jak mówię, już w IV wieku, po śmierci apostołów, gdy przyszło odstępstwo, no to wtedy wszystko jest lewosławne, wiadomo. Aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. Pewien ksiądz, jak mi powiedział, że jest biologiem, że wierzy w ewolucję, jak zobaczył Biblię, to się wściekł. No to co my to będziemy o księdzu gadać? Zaraz tego księdza wyłączymy. Nie ma sensu. Otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec, który widzi w ukryciu,
o Meksyk. Szacuje się, że w ostatnim roku około 400 tysięcy osób przekroczyło tą granicę w sposób nieregularny właśnie z tamtych krajów, z czego około połowa z tych osób znajduje się w detencji. Bardzo dużo tych osób została deportowana z powrotem do krajów pochodzenia. Ojcze nasz, szacuje się, że w ostatnim roku wniosków o azyl w Meksyku, właśnie z Hondurasu, Salwadoru, Gwatemali było około 9 tysięcy. Niech Twoja wola się spełni na ziemi, tak jak w Organizacja Narodów Zjednoczonych, UNHCR, szacuje, że w 2017 roku tych wniosków może być około 20 tysięcy. Więc widzimy też tą dużą dysproporcję pomiędzy osobami, które przekraczają granicę, a składają ten wniosek o azyl. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, granicę, i wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski, i przemocy, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, po rozmowach z tymi osobami, Ojciec Wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako bludnicy. Po nie przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, po prostu wiązało się przedebrali to z swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojciec Twemu, który jest w ukryciu, bardzo wyraźne przeszkody stawiają, uchodźcom z tych trzech krajów, o których mówimy. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, jeśli chodzi o Meksyk, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą. I tak samo Stany Zjednoczone są dość podobne, jeśli chodzi o zastosowanie środków. Do worków, do schowków, ma 5 schowków, do cholery. Wkłada do schowku, gdzie tam jemu co, jakie skarby duchowe, pojęcia zielonego nie ma, nic nie chce. Nie wpuszczane na terytorium państwa. Oko jest chore. I oczywiście, jeśli chodzi o międzynarodowe prawo i zobowiązania, nie ma takiej sytuacji, że osoba, która bez dokumentów przekracza granicę, może być uważana za osobę, która jest przestępcą. A jednak te środki, które kryminalizują migrację, są tam jakby na porządku dziennym i są to środki, które w jakiś sposób nie możecie służyć Bogu i mamonie. Tamte państwa uważają za rozwiązanie tego problemu. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść, pić. Deportacja jest zastosowana na bardzo wysoką skalę, są przyspieszone procedury deportacyjne. No i oczywiście detencja, czyli zamykanie tych osób, które poszukują azylu. Nie sieją, ani żną, nie zbierają do skich leży, a Ojciec Wasz Niebieski są one po prostu deportowane do kraju pochodzenia. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż on? Jest to oczywiście kto z was, bardzo niebezpieczne, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia, boją się o swoje życie i z takimi osobami też rozmawialiśmy. Trafiając z powrotem do miejsca, z którego uciekli, nie pracują ani przędą, ta przemoc może dotknąć ich w każdym momencie. Nawet Salomon. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi tak ubrany, o Stany Zjednoczone. Jeśli więc i tam polne, rozmawiając jest, z ponad setką a jutro do pieca osób, będzie które próbowały przekroczyć tą granicę, mamy doświadczenia, które mamy osoby, ludzie które małej wiary. O tym właśnie, że na przykład nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jeździć, co będziemy pili, to znaczy, że powinni, czym będziemy się przeodziewali, z powrotem, bo o to wszystko poganie zabiegają. Oczywiście ich nie wpuszczali, także zwyczajnie odpychali od granicy, wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Nie pozwalając na to, starajcie się naprzód o Królestwo Boga wniosek, i o Jego sprawiedliwość. I czekać a to wszystko będzie wam dodane. Na rozwiązanie jej sytuacji. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Oczywiście, tak, dosyć ma dzień każdy. Jest to niezgodne. Te sytuacje znamy też z polskiej granicy. No właśnie, to jest właśnie bardzo podobny kontekst. Niestety te granice i te środki zastosowane Rozdział na tym są niestety ze nie sobą sądźcie, w różnych kontekstach różnie abyście nie byli sądzeni innych osób. Ale bo takim sądem, jakim sądzicie i was podobnie osądzą. Zgodnie i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Nie może być uznawana. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Do więzienia. Obłudniku. Bez wyroku. Usuń najpierw belkę ze swego oka, tam a wtedy przejrzysz,
czasie, by usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie swych pereł przed świnie. By ich nie podeptały nogami Trumpa, i obróciwszy się, nie poszarpały was sam. No właśnie, gdzie w tym wszystkim jest Trump? Proście, zmieniło się od a będzie wam dane. Kiedy on szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzy. W marcu gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy podał mu węża? Tak, zapowiedzi, realizacja. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy go proszą. Ale wprowadzono także wiele środków, wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czynicie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, to nie jest tak, że Trump a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Od lat mniej więcej 90. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, tak a mało jest takich, którzy ją znajdują. Kontynuuje to, co w Ameryce strzeżcie się fałszywych proroków, to znaczy, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ziernia, ma zamiar zwiększyć albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc poznacie ich po ich owocach. Nie każdy, kto mówi mi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, panie, panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia, ale w całym kraju. Wtedy oświadczę, którzy nie mają dokumentów, nigdy was nie znało, którzy w sposób nieregularny przekroczyli granicę, znajdują się na terytorium Stanów Zjednoczonych, każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem bezprawnym, który dom swój budował na skalę. Którzy takie osoby spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Ale też jest ciekawe, że Trump napotyka na pewien opór w samych Stanach Zjednoczonych ze strony lokalnych władz, której nie zamierzają moich słuchów ani wypełnić. Nie zamierzają po prostu zatrzymać. Można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i ruchy. A upadek jego czyli miejsca, w których właśnie te władze gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Wydają tych osób. Uczył ich bowiem jak no ten, który ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w piśmie. Nie będzie dotował z budżetu państwowego właśnie tych miast, żeby w jakiś sposób zniechęcić od takiej polityki te władze zszedł z góry, tych miast. Postępowały za nim wielkie tłumy. Te środki, a oto podszedł trędowaty, upadł przed nim, to jest mówiąc, panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ale na znacznie Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł, niestety chcę, musimy liczyć się z tym, że patrząc na to, z jakiego obszaru ludzie do Stanów Zjednoczonych natychmiast został oczyszczony z trądu. Zmianą Jezus powiedział migracji, do niego, uważaj, to jednak te dekrety nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go mówiąc, panie, sługa mój leży w domu, sparaliżowany, bardzo cierpi. Ta faktyczna przyjdę i uzdrowię go. Że tą drogą tak naprawdę nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierze. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu przyjdź, a przychodzi. A słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych,
którzy szli za nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby. Gdy Jezus zobaczył tłum dookoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę, a przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory, a ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: pójdź za mną, a zostaw umarłe grzebanie ich umarłych. Gdy wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały ją łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: a on rzekł: czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro różnych środków i nastała głęboka cisza. Jak widzimy właśnie tego, a ludzie pytali zdumieni: jeżeli te osoby trafiają do więzienia, zakłada się im kajdanki na ręce, w Stanach Zjednoczonych dorosłe osoby. Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli mu naprzeciw skrobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: a opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nam wyrzucasz, opuścij nas tę trzodę świń. Idźcie. Wyszły więc i weszło w świn. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Znaczna większość firm to są firmy uczciwe, rzetelne, przestrzegające przepisów konsumenckich, ale jest jakaś grupa całkiem niewielka. Ale głośno, rozdział dziewiąty. Oczywiście zapraszają na przeróżne pokazy. On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. Oszukując przy okazji, a oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie. On bluźnił, a Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?
Ściganie tak mówię, łatwiej jest powiedzieć, dosyć trudne, mimo że odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć, stań i chodź. Ponieważ to są drobne. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów. Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowia, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszli. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nim? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata oprywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków. A tak jedno i drugie się zachowuje. Gdy to mówił do nich, oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając mu pokłon, prosił, Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na ręce, aż żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzy jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, gdybym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł, ufaj córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł, odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczyna wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Gdy Jezus odchodził stamtąd, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno. Ulituj się nad nami, Syn Dawida! Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał. Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli. Tak, Panie! Często zwłaszcza te nieuczciwe, kiedy te ceny są. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał. Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono mu opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby
i wszystkie słabości. Czas na odstąpienie. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Przed podpisaniem umowy. Gdy już się popełni błąd, gdy próbuje się odstąpić rozdział od umowy, firma, ta część firm, które działają na rynku nieuczciwie, któraś z tych firm utrudnia takie odstąpienie od umowy, utrudnia zwrócenie tej, dajmy na to, kołdry za 8 tysięcy złotych, gdzie można szukać pomocy? Bo ja widziałem raport NIK-ów, z którego wynika, że pomoc, jaką mogą uzyskać te takie wprowadzone w błąd oszukane osoby, na przykład w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozostawia trochę do życzenia. Gdzie szukać tej pomocy? Najlepiej u lokalnego rzecznika konsumentów. To są osoby, które urzędują w każdym mieście, w każdym powiecie i one będą wiedziały, co robić, do kogo się zwrócić, jak napisać specjalny dokument, podanie itd., itd. Można również zwrócić się do lokalnego oddziału Federacji Konsumentów. Takich oddziałów jest, o ile pamiętam, 19, czyli w każdym właśnie województwie. Jest specjalna infolinia konsumencka prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Konsumentów. Jest też taka internetowa pomoc przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Też można tam sobie zajrzeć i ewentualnie dowiedzieć się, co można zrobić. No oczywiście zostaje również policja i prokuratura, ale to już jest, jak mówię, mało skuteczne. Poza tym policja i prokuratura na ogół radzą, żeby ścigać w procesie cywilnym takie osoby. No, czyli na własną rękę. Na własną rękę to trwa i efekt jest gdzieś tam oddalony w czasie, jeśli w ogóle. Czyli jeszcze raz najważniejsze to być mądrym przed podpisaniem, tak, umowy, być szczególnie ostrożnym, ale też nie demonizować samej sprzedaży bezpośredniej. Nie, dlatego że jest to normalna branża handlu. Mało tego, sprzedaż bezpośrednia, tak samo jak sprzedaż na odległość internetowa, to są najlepiej uregulowane prawnie działy handlu detalicznego. Naprawdę mamy dobre przepisy, bardzo szczegółowe i po prostu wystarczy ich przestrzegać. Bardzo dziękuję. Mirosław Luboń, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. To jest powtórka. Malta Festiwal Poznań. Tok FM, Tok FM, Tok FM. Teatr, muzyka, taniec, film, dyskusje. Od 16 do 25 czerwca. Specjalne audycje, relacje z najważniejszych wydarzeń i wywiady z twórcami. Tok FM na Malta Festiwal Poznań. Festiwalowe studio i programy na żywo z udziałem publiczności. Do zobaczenia i usłyszenia w Poznaniu. Więcej na tokfm.pl/Malta. Tylko w radiu Tok FM. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Tok FM. To jest powtórka. Nada Mozga, razem ze mną już przez Skype'a łączymy się z Janną Wiśniowską z Wyborczej Trójmiasto. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Powiedz mi, jak jedziesz gdzieś za granicę, to w jaki sposób szukasz pana? No właśnie, i tu mnie masz. Zazwyczaj, znaczy ja i moi znajomi posługujemy się tymi nowymi metodami, to znaczy Booking.com, Airbnb, w ten sposób, żeby być bliżej mieszkańców. A nie tylko hotel, tudzież jakiś pensjonat albo hostel. No właśnie, nasze spotkanie. Serdecznie zapraszam do tego, aby podzielić się na temat tego, jaka jest rola i znaczenie jubileuszów w naszym życiu i czy warto je obchodzić, czy warto obchodzić jubileusze w swoim życiu. Jaka jest rola i znaczenie jubileuszów? Numer kontaktowy do naszego studia 56 655 20. No, jubileusze to może nie są złe, ale pogańskie to na pewno złe. A więc przepraszam bardzo. Sondażowy, no to nie jest do końca tyle, ile miało być. Tak. Czyli inaczej mówiąc, jest to zwycięstwo, ale nie tak spektakularne.
spektakularne, jak przewidywały sondaże. I to nie zmienia faktu, że jest to większość, tak? Czyli Macron bierze wszystko, prawda? Większość. Macron bierze wszystko. Dokładnie tak. Jest to wręcz rewolucyjna zmiana, taka dokonywana przy urnach, nie na ulicy, ale naprawdę ja bym jednak się nie zgodził tutaj z taką wyliczanką co do skali tego zwycięstwa niespełna 40-letniego polityka francuskiego, ponieważ de facto Macron, tworząc swój ruch polityczny ponad rok temu, wygrywa zarówno wybory prezydenckie, jak i parlamentarne, a przypomnijmy, że opinia publiczna we Francji, jak i również obserwatorzy zagraniczni, jednak po wygraniu przez niego wyborów prezydenckich, no nie za bardzo obstawiała zwycięstwo, ja już nie mówię o bezwzględnej większości, zwycięstwo La République en Marche. Można było się spodziewać, że jednak Francuzi będą chcieli zrównoważyć tę hegemonię Macrona polityczną. No i na sam koniec jakby w jakimś sensie się to potwierdziło. Aż tyle miejsc, tam 45 czy 460, tak jak liczono, Macron nie zdobywa, ale najważniejsze jest to, że dla niego, że zdobywa większość bezwzględną i to otwiera mu drogę do dokonania zmian, na które liczą Francuzi, to pokazali dzisiaj w wyborach. Co się stanie, kiedy Macron, znaczy co się stało, co będzie się działo, bo Macron i jego ruch Republiki w Marszu no, będzie miał absolutną większość. Co teraz może się zdarzyć we Francji? Czy ktoś może się przeciwstawić? W jaki sposób opozycja wielka w końcu, ale jednak no, będzie miała jakiś wpływ na no, najbliższe miesiące, najbliższe francuskie lata? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że te zmiany, które zapowiedział prezydent Macron jeszcze jako kandydat, to nie są do końca zgodne z oczekiwaniami na przykład związków zawodowych. Więc to na pewno będzie duży protest, bo jeżeli Macron mówi o ulestecznieniu rynku pracy, no to w praktyce oznacza to pozbawienie szeregu przywilejów, no a w państwie tak przywiązanym do przywilejów socjalnych jak Francja, to wcale nie jest łatwe. Pamiętajmy o tym, że te reformy usiłował przeprowadzić Chirac, usiłował przeprowadzić Sarkozy, Hollande też, nikomu się to nie udało, bo zawsze spotykali się panowie o właśnie opór związków zawodowych. I wtedy ta duża większość też może mu nie wystarczyć, dlatego że pamiętajmy o tym, że to są większości, może nie większości, ale nie wiadomo jeszcze kto personalnie się dostał, natomiast około 120 osób, które miały szansę zostać deputowanymi, to są osoby wywodzące się z partii socjalistycznej, pełniące jej w cudzysłowie delegacji wcześniej funkcje publiczne, więc osoby o poglądach socjalnych są. Trudno przewidzieć, jak oni się zachowują. Poza tym, jak zachowają się te osoby, które jako nowe weszły do polityki, czy będą lojalne wobec swojego ugrupowania, czy też pod wpływem protestów, czy w ich okręgach wyborczych, nie zmienią po prostu zdania. Jest taki... Tak. Tak, bardzo proszę. Tak, bardzo dobrze, słucham. Jest taki neologizm. To podobno Jean-Luc Mélenchon wymyślił degażizm, czyli tak na polski można by to przetłumaczyć, spadaizm to też nowy wyraz, albo zjeżdżaizm. Chodzi o to, że dojrzawszy w Macronie męża opatrznościowego, który nareszcie wprowadzi w polityczny obieg świeżą krew, nowych ludzi i nowe pomysły, wyborcy już nie mają ochoty ani cierpliwości, aby wysłuchiwać argumentów, tłumaczeń i zaklęć kast, no, które odchodzą. No tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, który odwołuje naszą rozmowę i to, co się dzieje w tej chwili we Francji, do sfery analizy ruchów społecznych. Ponieważ to stwierdzenie Jean-Luca Mélenchona, tak aby być precyzyjnym, ono nie zostało przez niego wymyślone, ale zostało wymyślone również w tej sferze francuskojęzycznej, natomiast w Tunezji. W 2011 roku podczas wiosny arabskiej rewolucji wtedy w Tunezji
I z bardzo oczywiście podobnym sensem pozbycia się starej klasy politycznej, no tam akurat przynajmniej dyktatury. I Jean-Luc Mélenchon bez powodzenia, można powiedzieć, wykorzystuje ten koncept i z powodzeniem, chociażby myśląc o wprowadzeniu przez niego grupy 30 deputowanych. To też jest bardzo duża zmiana jak na scenę polityczną. To też jest nowa formacja, nowy ruch polityczny, który powstaje w tym niedługim czasie we Francji. I to jest tak naprawdę, słusznie pan redaktor cytuje ten koncept, bo on jest tutaj naprawdę kluczowy. To, co się wydarzyło we Francji, czyli to odsunięcie centroprawicy partii socjalistycznej, która chyba właśnie długo się rozpadnie po tym jarzącej klęsce, to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego doszło do takich istotnych zmian we Francji. I tutaj też bym się zgodził z przedmówcą, z panem profesorem, że dużo się wyjaśni też na ulicy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę też tą spektakularną absencję. To właśnie, bo rekordowo niska frekwencja, 41%, niektórzy mówią. Tak, powyżej 40%, o wiele niższa, znaczy najniższa w ogóle w historii Piątej Republiki, a o wiele niższa niż w pierwszej turze. I to też należy się przyjrzeć, kim są ci ludzie, którzy w końcu nie zdecydowali się pójść. Czyli mamy tylko 20 milionów Francuzów, 47, którzy się zdecydowali uczestniczyć w tym święcie demokracji. I już mamy takie statystyki, że to właśnie głównie wyborcy Frontu Narodowego nie poszło. Ponad 57%. Co przewidywała zresztą Marine Le Pen, to oni nie poszli i ta grupa ludzi, ona zdecydowanie nie popiera projektu politycznego Macrona, nie będzie go wspierała, a nawet będzie stanowiła, o czym mówił pan profesor, zarzewie takiego ewentualnego buntu. We francuskiej polityce bardzo dużo się wyjaśnia na ulicy, także możemy się spodziewać takiej pozaparlamentarnej opozycji, no bo ta parlamentarna okazała się bardzo słaba. No przypomnijmy, Marine Le Pen i Front Narodowy, no to była taka propozycja wyjścia Francji z Unii Europejskiej, no ale i Front Narodowy i Marine Le Pen no, przegrały z Kretesem. Ta formacja no, właściwie nie będzie się liczyła tak praktycznie w Zgromadzeniu Narodowym. Ale właśnie dlatego się nie będzie liczyła, że wyborcy mobilizowali się na wybory prezydenckie, uznając, że to one są kluczowe. Jestem przekonany, że gdyby Marine Le Pen wygrała wybory prezydenckie, to z kolei elektorat Frontu Narodowego stawiłby się przy urnach karnie, natomiast na pewno pozostałe ugrupowania już nie miałyby tak dużego poparcia ze strony swoich wyborców. Ale pamiętam jeszcze o jednej kwestii. To, że jest w tej chwili 320, powiedzmy, tak mówią niektóre sondaże, deputowanych partii prezydenta, to wcale de facto nie oznacza, że to będzie trwała większość. Ja nie byłbym taki pewien, że ten skład klubu partii rządzącej dotrwa do końca tej kadencji. To może pod wpływem protestu społecznego się zmienić, tym bardziej, że to są ludzie nieznani i nie wiadomo po prostu, jak oni zareagują, jeżeli te posunięcia będą rządu oszczędnościowe czy zmieniające ten socjalny model państwa, będą napotykały duży, tak jak mówił pan doktor, opór społeczny. Terroryzm, zamachy, stan wyjątkowy, jak te sprawy wpłynęły na wybory we Francji, i te prezydenckie, i te parlamentarne, panie doktorze? Z początku analitycy spodziewali się przed wyborami prezydenckimi już, że temat polityki bezpieczeństwa, zagrożenia płynącego z radykalnego islamu akurat w tym państwie, we Francji, które jest na celowniku grup terrorystycznych w największym stopniu w tej chwili w Europie, że będzie głównym tematem kampanii wyborczej. Okazało się, że tak nie było. To było duże zaskoczenie. Nawet
biorąc pod uwagę zamach terrorystyczny, który miał miejsce w trakcie kampanii prezydenckiej w Paryżu na Champs-Élysées, okazało się, że są istotniejsze problemy, które dominowały kampanię, które są istotniejsze dla Francuzów, a mianowicie bezpieczeństwo socjalne. Zubożenie Francuzów, które miało miejsce przez ostatnie lata, szczególnie przez ostatnie 5 lat z prezydentury w partii socjalistycznej, paradoksalnie. I temat właśnie tożsamości narodowej, roli islamu. Oczywiście te tematy były obecne, natomiast Marine Le Pen stawiała, że one jednak bardziej zaznaczą się w kampanii. Także to, co miało większe znaczenie, to było zaskoczenie, to temat Europy, który się pojawił. No, za sprawą głównie Macrona, który odważnie od samego początku forsował w kraju, który jest dosyć silnie eurosceptyczny, we Francji, ten entuzjazm prounijny. No i za sprawą oczywiście Le Pen, która jeszcze wtedy silnie promowała tę ideę wyjścia Francji z Unii Europejskiej, czy opuszczenia strefy euro. Także ten temat terroryzmu, on spadł na którąś tam pozycję, ale oczywiście ma znaczenie w takim ogólnej atmosferze społecznej, która panuje we Francji. I to nie jest przypadkowo, że Emmanuel Macron, jednym z jego priorytetowych reform, które w tej chwili rząd jego, nad którymi pracuje, no jeden dotyczy właśnie reformy ustawy nowej antyterrorystycznej i po wygraniu wyborów tworzył taką grupę około 100 specjalistów, taką nową komórkę do walki z antyterroryzmem, także on też do tego bardzo poważnie podchodzi. Natomiast wydaje się, że wracając do pytania Le Pen, gdyby przeliczyła się z poziomem, ze skalą takiego eurosceptycyzmu czy eurofobii nawet we Francji, natomiast doskonale zdiagnozowała te potrzeby socjalne Francuzów, na które przez ostatnie lata partie nie zwracały uwagi. Tak? Także, no to były też ogromne przywileje, prawda? I socjalne, i jeżeli chodzi o tydzień pracy, no Francuzi właściwie mieli wszystko. Co no tylko tak, ci, co pracują, prawda, to się pojawił właśnie problem masowego bezrobocia, który dotyka głównie młodych ludzi. W tej chwili co czwarty Francuz jest bez pracy. Także ci, co mają pracę, ci, co mają te przywileje, to jest jakby jeden temat oddzielny, a temat dotyczy głównie i problemu bezrobocia, ale też słabych, bardzo niskiej siły nabywczej, tak, która również spadła. No, statystycznie się mówi, że o 350 euro, tak, Francuzi zbiednieli w trakcie tych ostatnich pięciolatki, tak, także ten jest przerost jakby systemu socjalnego, tutaj się zgadzam z panem rektorem, to nawet z samych pozycji urzędników państwowych, tak, no ponad 57% PKB jakby pożera aparat urzędniczy w tym kraju, tak, także Marine Le Pen, no jakby słusznie ten niepokój socjalny odczyta. Proszę panów, przejdźmy do naszych spraw. Francuskie wybory i te prezydenckie, i te parlamentarne, no właśnie, a sprawa polska, panie profesorze, jak pan to widzi? Wygląda na to, że to, o czym mówił Emmanuel Macron, porównując nas do Rosji, właściwie Polskę i Węgry do Rosji, to była retoryka wyborcza. Z pierwszych jego kontaktów po wygraniu wyborów był telefon do prezydenta Dudy, czyli inaczej mówiąc, jak to się przysłowiowo mówi, chce chyba odciąć grubą kreską kampanię od polityki bieżącej. Natomiast niewątpliwie mamy pewien punkt, który będzie nas dzielił, a mianowicie przyszłość Unii Europejskiej, dlatego że tak jak pan doktor mówił, Macron jest takim euroentuzjastą stawionym na zacieśnianie współpracy, na bliższą integrację kilku krajów wokół Francji i Niemiec skupionych, natomiast no niewątpliwie to się odbędzie kosztem Polski, nie tylko kosztem Polski, innych krajów strefy euro pewnie też. Ale ja
Jaki to może być koszt? No cóż, pojawia się przede wszystkim zasadnicze pytanie. Jeżeli jednym z elementów tej głębszej integracji ma być osobny budżet strefy euro, to pytanie jest, jakich pieniędzy on powstanie. Jeżeli będzie potrzebne dodatkowe, jeżeli będą potrzebne dodatkowe wkłady ze strony tych państw, które do niego chcą należeć, no to naszym kosztem się to nie odbędzie, ale jeżeli on będzie częścią Unii Europejskiej, częścią budżetu unijnego i z tego ogólnego budżetu trzeba będzie wydzielić osobny budżet dla tej właśnie głębszej współpracy w ramach części krajów strefy euro, to wtedy odbędzie się to po prostu wymiernym kosztem funduszy dla Polski. Wielka Brytania pewnie faktycznie nie opuści strefy Unii Europejskiej w tej perspektywie finansowej, tylko dopiero w następnej i myślę, że też ten budżet